Marcin, dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Gdzie jesteśmy? Przy Sośni Wejmutce. Bo teraz zaczęła się fala upałów i chore wejmutki po prostu gwałtownie zaczynają żółknąć. Nie wiadomo czego, żeby było zdrowe, a teraz żółknie i zasycha. Ta widać, wejmutka, nie ma żadnych z tych objawów, ale ci powiem dlaczego. Otóż wejmutki, sosny Jeffreya, są bardzo wrażliwe na rdze wejmutkowe. Widzisz? Tu ten grzyb jest, tak jak zresztą prawie na każdej wejmutce. Ciężko się z nim walczy, bo on jest pod korą. Ale ja to robię w ten sposób, że w miarę wzrostu drzewka obcinę jak najszybciej mogę, podcinam koronę do góry. Do wysokości metra ta choroba przeważnie atakuje, bo tam już wyżej jest susza. A tu wyobraź sobie, że mamy gałęzie przy samej ziemi. Podlewamy, jeszcze automatyczne nawadnianie i ten pień jest stale wilgotny. Prawda? Po deszczu kilkanaście godzin albo kilka dni. I ta choroba bardzo szybko się rozwija, odsłaniając taki pień od dołu, powodujemy, że najwrażliwsza jego część, czyli ta od wilgoci od ziemi, jest odsłonięta i wiaterek to szybko osusza. W przeciwnym razie choroba otacza cały obwód pnia i szybko drzewko umiera, wypuszczając często od dołu przy ziemi z jakichś szczątków gałęzi nowe drzewko i znowu ono rośnie do momentu, aż ta rdza je skutecznie zaatakuje. A tu widać, że to tu tylko kora zapadła, tak? Widzisz? Kawałek, ale resztę pnia. A z tym coś możemy zrobić? Oczyścić jakoś? No, byśmy musieli wyciąć całą tą aż do drewna korę, ale przy iglakach to się nie sprawdza. Tu każdą rankę zalewa szybko żywica. Widzisz, to białe to jest żywica. Aha, czyli to dobrze, tak? I ta żywica chroni przed rozwojem tego grzyba. Także w żaden sposób tej żywicy nie usuwać. To jest zabezpieczenie iglaka przed rozwojem chorób grzybowych. Widać, że ładnie oblewa, nie? Tak.